Będzie nowy Abrams, Abrams M1 A3 nadchodzi. Dowiedzieliśmy się, że Amerykanie zamierzają wprowadzić nową wersję Abramsów, czyli takie Abramsy poddane niesamowicie głębokiej modernizacji, modyfikacji, ponieważ tutaj mówimy o nowym napędzie, nowym silniku, powerpacku, nowej wieży, nowej armacie i troszkę przekonstruowanym wnętrzu. I ten czołg ma już pojawić się w służbie w 2028 roku, czyli wówczas, gdy Amerykanie zamierzają wprowadzić swój nowy bojowy wóz piechoty. No, wiemy, że ten BWP amerykański, nowy amerykański BWP troszkę się ślimaczy. Ten wybór najlepszego pojazdu, no troszkę to trwa. Tak to może nazwijmy. Może wydawać się, że tak szybkie wprowadzenie kolejnej wersji Abramsa, właśnie oznaczonej jako M1 A3, to coś zbyt szybkiego, żeby mogło się udać, ale w rzeczywistości jest inaczej, ponieważ te wszystkie elementy, jakie mają wchodzić w skład tych nowych Abramsów, już istnieją. Teraz ma rozpocząć się faza, gdzie zostaną już wybrane te docelowe rozwiązania, czyli na przykład silnik dwusuwowy, ale czy to będzie hybryda od razu, czy stanie się hybrydą z czasem? Wieża załogowa, czy też tak jak wszyscy przypuszczają, bezzałogowa z automatem ładującym? Przyrządy obserwacyjne, SKO takiej firmy, czy też takiej? Myślę, że tutaj jednak te wszystkie wybory już zostały dokonane i te najbliższe rok, półtora będą po prostu tylko takim potwierdzeniem tego, że te rzeczy spełniają wszystkie wymagania. Wiele osób z Was pamięta przecież taki pojazd jak Abrams X, czyli taki pojazd, który był właśnie przerobionym Abramsem i który był pojazdem, który prezentował te wszystkie technologie, o jakich przed chwilą mówiłem, czyli bezzałogowa wieża, automat ładujący, nowe działo czołgowe, czyli dalej 120 mm, ale dłuższa lufa, inaczej zbudowany ogólnie zamek. No, dużo zmian. Nowa armata czołgowa. Do tego nowy silnik, czyli silnik dwusuwowy, silnik diesla, który też miał być hybrydą. Tu nie chodzi o to, żeby być ekologicznymi. Niektórzy uważają, że to rozwiązanie, jakim jest silnik hybrydowy w czołgach, ma być czymś, co ma pozwolić na bycie bardziej eko. Nie patrzmy na to tak, tam nikt o tym nie myśli. Chodzi o to, żeby ten czołg mniej spalał, był bardziej mobilny, żeby można było wykorzystywać na przykład w tym krótkim czasie tą energię pochodzącą z właśnie akumulatorów, czy też z silników elektrycznych, do tego, żeby hałas się zmniejszył, ale to też szereg rozwiązań, które na przykład mogą zwiększyć bezawaryjność. Więc tutaj, gdy mówimy o tym, że nowy Abrams będzie hybrydą, to nie będzie dlatego hybrydą, żeby spełniać jakieś założenia, no żeby nie emitować tak dużo tego wszystkiego, chociaż tak to zostanie sprzedane spokojnie. Tutaj też zostanie to sprzedane właśnie w ten sposób, jacy to my nie jesteśmy super ekstra eko, ale tutaj chodzi o coś zupełnie innego. I najprawdopodobniej ten Abrams M1 A3 albo od razu zostanie hybrydą, albo stanie się z nią z czasem. Jednak ma to być już silnik diesla. Amerykanie posiadają ten silnik od lat. Jest to bardzo dobra konstrukcja, bardzo ciekawa. Ten dwusuw, fajna, ciekawa konstrukcja. Dodatkowo po tej fazie koncepcyjnej, po tej fazie, gdzie zostaną wybrane te docelowe rozwiązania, które tak jak powiedziałem istnieją, tak jak w przypadku tego napędu, tego powerpacka, dopiero rozpocznie się produkcja prototypów, nie tak jak u nas do niedawna jeden prototyp, chociaż Borsuk tutaj troszkę zerwał z tym podejściem, uczymy się, ale to ma być kilkanaście na przykład prototypów, które będą po prostu sprawdzane, żeby sprawdzić, czy ten czołg spełnia te wszystkie wymagania. Tylko że tutaj nie mamy żadnych nowości. Niektórzy zastanawiają się, czy Amerykanie nie powinni zrobić tak jak na przykład Brytyjczycy, którzy, chociaż przepraszam, miałem Was zapraszać do wsparcia tego kanału, czy to poprzez Patronite'a, postawienie symbolicznej kawy. Zapraszam Was też do ocenienia, skomentowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym,
wrzuć na swoje media społecznościowe. Zapraszam na mojego X-a. Tutaj też często na karcie społeczności wrzucam materiały z moich pozostałych kanałów. Tematyka zbliżona. Jeden z nich to też taki widok, inny podkoszulek, tylko że tam mówię o zbliżonych tematach. Tylko, że tam jest troszkę inaczej. Więc na karcie społeczności też możecie znaleźć materiały o zbliżonej tematyce. No ale wracajmy do naszego Abramsa. I właśnie należy podkreślić, że to nie jest tak, że to jest nowy czołg. Anglicy, Brytyjczycy stwierdzili, że jednak nazwą swojego Challengera nowym czołgiem. Nowy napęd, nowy silnik z PR-pakiem, nowa wieża, czyli to samo, co będzie w nowym Abramsie. I według nich te zmiany, które zostały wprowadzone, no już powodują, że należy nazwać ten czołg Challengerem 3. Nie dwójką, tylko trójką. Amerykanie stwierdzili inaczej, że ten czołg jednak jest rozwinięciem Abramsa i będzie to czołg M1A3. Początkowo oczywiście te prototypy będą oznaczone jako M1E3. Dopiero z czasem to będzie czołg, który otrzyma to oznaczenie, gdy trafi do służby, M1A3. Tutaj musimy o tym pamiętać, że Amerykanie właśnie w ten sposób to robią. Na początku mamy prototyp, prototyp jest troszkę inaczej oznaczony, dopiero gdy trafi do produkcji, to wówczas ten czołg czy cokolwiek innego może mieć tą nazwę już docelowo. I Amerykanie stwierdzili, że pomimo tych wielu zmian, o wiele większych zmian niż na przykład w przypadku przeskoku z wersji M1A1 na wersję M1A2, jednak postanowiono, że zostanie zachowana nazwa Abrams i oznaczenie M1. Tu bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o zmiany w tym czołgu, jest zmniejszenie masy. Nie wiem, czy wszyscy z Was wiedzą, ale my podpisaliśmy umowę na 250 sztuk czołgów SEPV-3, czyli Abrams, M1A2 Abrams SEPV-3. Najnowsza wersja Abramsów, która dopiero od 3-4 lat jest wprowadzana do służby w Ameryce i my pozyskujemy te 250 sztuk tych Abramsów. Może nawet w tym roku jakieś się już pojawią, a do końca 2026 roku mamy mieć je wszystkie. I to jest czołg ważący około 67 ton, co tu dużo kryć. I Amerykanie myśleli też nad wersją SEPV-4, czyli to samo, tylko o wiele lepiej. Lepsza ochrona, lepsze SKO, no, lepsze możliwości. I wówczas, gdy tak wszystko to sklecili do kupy, wyszło im, że niestety, ale jest jeden problem. Masa. Masa, która już w tej wersji podstawowej, w tej wersji, która, no, można powiedzieć, jest wyjściowa, ta masa to już 72-73 tony, no ponad 70 ton, tutaj do końca nie wiemy, tutaj jest dużo gdybologii. I stwierdzono, że to za dużo. Wiemy, lepsze opancerzenie, więcej sprzętu, no okej, ale za dużo. Dlatego nowy Abrams ma być zdecydowanie lżejszy. Ma ważyć poniżej 60 ton. To jest dosyć radykalny krok. Abramsy były zawsze tymi jednymi z najcięższych czołgów, a tutaj nowy Abrams ma zejść ze swoją masą poniżej 50 ton. W przypadku Abramsa X miało to być około 56 ton. No i to głównie ma wynikać z tego, że ta wieża jest bezzałogowa, że zastosowano automat ładujący. No i tutaj podobnie jak w zwykłym Abramsie, w tym, który nadal istnieje, ma być pełne odizolowanie amunicji od załogi. Tylko że gdy mamy wieżę bezzałogową, gdy zamiast czterech członków załogi mamy trzech członków załogi, to wówczas ta wieża może być słabiej opancerzona, może być innego kształtu i wtedy w takiej sytuacji naprawdę można zejść z masą w dół. Dosyć drastycznie, jak widać, ponieważ ten czołg M1A3 ma zapewnić wyższy poziom ochrony załogi, trzyosobowej załogi już, z założeniem, że ma ważyć poniżej 60 ton, czyli 7 ton mniej niż SEPV-3 i ponad 10 ton mniej niż ten SEPV-4, który okazało się, że jednak no, nie doszedł do skutku. Więc po pierwsze ten czołg ma bardzo, bardzo mocno stracić na masie. Ma mieć
zupełnie nową wieżę. Myślę, że jeśli chcemy, my chcemy, my nic na razie nie chcemy. Jeśli Amerykanie chcą, żeby ta masa była no, naprawdę zdecydowanie niższa, to albo nowy typ pancerza w znaczeniu droższy. Pamiętajmy, że masa nie zawsze oznacza masa czołgu. Nie zawsze oznacza lepszy pancerz. Tutaj dużo zależy od samego pancerza. Ale myślę, że jeśli Amerykanie chcą, żeby ten czołg naprawdę zmieścił się w 60 tonach, no to musi być wieża bezzałogowa. Z automatem ładującym, który Amerykanie mają, z nową armatą, którą Amerykanie mają i to już jest wszystko z sobą połączone. Do tego nowe przyrządy obserwacyjne, zastosowanie sztucznej inteligencji oraz takiego czegoś jak widzenie przez ściany. Czyli załoga, która znajduje się w kadłubie, mając specjalne gogle, widzi niejako przez ściany, czyli ten cały obraz z otoczenia jest przekazywany na wyświetlacze, które znajdują się na głowach żołnierzy, nie mówiąc o tym, że tych monitorów też tam pewnie będzie sporo. Dodatkowo nie wspomniałem o bardzo ważnym elemencie, jakim jest system aktywnej obrony. Czy to już będzie ten amerykański system, nad którym pracują już od jakiegoś czasu, czy to rozwiązanie, z którym już można połączyć te istniejące Abramsy, czyli ten system, który jest uważany za najlepszy, najnowocześniejszy na świecie. Nie wiemy, co będzie docelowe. Myślę, że jeśli się nie uda Amerykanom opracować tego własnego rozwiązania, to po prostu się sięgną po to zewnętrzne. Nazwią go sobie po swojemu, stwierdzą, że to jest ich, rozpoczną produkcję u siebie i to tak w całości. Tutaj jednak to drugie państwo, które jest producentem tego systemu, no za dużo do gadania nie będzie miało. No ale wiemy, że to mocno zwiększy bezpieczeństwo tego czołgu. Więc Abrams, nowy Abrams ma mieć zmienione większość elementów, tych najważniejszych. Inny silnik z transmisją, inna wieża, inne uzbrojenie i co najważniejsze oczywiście spadek masy, system aktywnej obrony, współpraca z bezzałogowcami, nowe SKO, nowe takie umiejscowienie tego czołgu w tej sieciocentrycznej przestrzeni. Coś, co już istnieje, ale tutaj ma wskoczyć na wyższy poziom. Więc nowy Abrams, który już za 4 lata będzie jednak rozwiązaniem bardzo ciekawym. Czy to dla nas dobrze, czy to dla nas źle? No dla nas jako sojusznika dobrze, że to państwo się rozwija w tym znaczeniu, że no jednak te jego możliwości się zwiększają. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z modernizacjami naszych czołgów, jednak tych użytkowników Abramsów jest sporo i Amerykanie, zanim no, zamienią wszystkie swoje czołgi na te A3, minie zapewne wiele lat, więc jeśli chodzi o modernizację naszych czołgów, nie powinno być źle. My i tak 116 swoich M1 A1 FEP musimy zmodernizować w ciągu... No, w 2030 roku powiedziano nam od razu, że te części do A1 zaczną się wyczerpywać. To już nie będzie wspierane, można powiedzieć, czołg. Więc to wiemy. Oczywiście, jeśli chodzi o te dalsze modernizacje, to raczej przez te 20 lat możemy być o nie... Możemy spokojnie spać. Czy kiedyś zmodernizujemy te czołgi do wersji A3? Wątpię. Myślę, że jednak pójdziemy w jakiś nowy czołg, nowe rozwiązanie. Tu warto zaznaczyć, że to nie będzie nowa generacja czołgów. To nie będzie nowy Abrams, M1 A3 Abrams nie będzie kolejną generacją czołgów. Tak, żebyśmy sobie to wytłumaczyli. Nie wiem, czy już, nie, jeszcze nie pojawił się materiał na moim drugim kanale, gdzie mówię, jak będą wyglądały czołgi czwartej generacji. Obecnie mamy trzecią generację. Niektórzy, czyli T-14 Armata miała być już czołgiem tej kolejnej generacji. No na razie się to nie udało i musimy pamiętać, że Abrams w tej wersji A3 nadal najprawdopodobniej nie będzie mógł być czołgiem określanym jako nowa generacja. Chociaż wiecie, jak jest z generacjami. Wśród samolotów, wśród czołgów i innego wyposażenia. Jest to dosyć płynne i tutaj chyba o tym doskonale wiem. Więc będzie nowy Abrams, będzie to bardzo ciekawy czołg, będzie to czołg, który jednak będzie
No, myślę, że mocno oparte na Abramsie X. Podobne rozwiązania, jeśli nie te same rozwiązania, zapewne producenci tych rozwiązań dużo zrobili, żeby no, ten czołg wyglądał tak jak trzeba. Wiedziano, jaki ten czołg ma być. Wiedziano, czego oczekuje, Ameryka, co spowodowało, że no, jednak było to dosyć łatwe i dzięki temu no, udało się stworzyć taki pojazd, który prezentował te wszystkie technologie, które w tym czołgu w przyszłości miały zostać zastosowane. No i jak się okazało, no nie tyle trafiono, co wiedziano, że to będą właśnie tego typu rozwiązania. Myślę, że w ciągu roku dowiemy się dokładnie, jaki ten silnik będzie. Myślę, że od początku będzie to hybryda. Czy wieża będzie bezzałogowa? Myślę, że będzie bezzałogowa. Czy system aktywny będzie amerykański, czy na licencji? Myślę, że na licencji. Czy będą w tym czołgu zawarte te wszystkie rozwiązania, te nowoczesne, czyli widzenie przez kadłub, czyli wpięcie tego czołgu w całość systemu, to już istnieje, więc nie ma problemów. Czy też użycie bezzałogowców? Jak najbardziej tak. Myślę, że tu nawet podobnie jak niektórzy inni, w końcu dojdzie do tego, że może Abrams będzie miał na wyposażeniu bezzałogowce uderzeniowe, albo też będzie bardzo mocno z nimi współpracował. Tak się wydaje na tą chwilę. Więc będzie nowy Abrams. Dla nas na razie to nic to nie zmienia. On, gdy nawet by trafił do produkcji w 2028 roku, to tutaj od kilku lat jest produkowana wersja SEP V3. Ona będzie produkowana do 2028 roku, jeśli nie będzie żadnego poślizgu. Zanim rozpocznie się ta produkcja, to tych SEP V3 będzie wyprodukowanych dużo. Do tego będą te starsze wersje dociągane do wersji SEP V3. Myślę, że nadal będzie do tego dochodziło. Myślę, że nie, to nie będzie wyglądało tak, że SEP V3, doprowadzanie do wersji SEP V3 zostanie zarzucone na rzecz już produkcji A3, przynajmniej przez pierwsze 2-3 lata. Więc to nie oznacza dla nas, że zostaniemy ze czołgami, które nie będą poza nami użytkowane. Nie. To jest, jeśli chodzi o wasze obawy, tutaj z tym nie będzie oczywiście problemu. Czy nasz czołg przyszłości powinien być Abramsem M1A3? No, jeśli moglibyśmy go produkować, to tak. Jeśli nie, no to myślę, że są też inne rozwiązania, jeśli chodzi o nasze czołgi przyszłości. Wy teraz myślicie, Marcin, my dopiero kupujemy nowoczesne czołgi trzeciej generacji, żeby zasypać tą gigantyczną dziurę, która się pojawiła. A ty już mówisz o kolejnej generacji. Mówię, ponieważ do 2035 roku będziemy sobie dostarczać nowe czołgi. Ale część z tych czołgów już za te 15 lat będzie musiała powoli być zastępowana. A jeśli chcemy mieć czołg nowej generacji, nowy czołg, no to jego opracowanie, wdrożenie, przetestowanie zajmie nam na pewno więcej niż 10 lat. Więc jeśli chcemy, żeby nie było dziury, żebyśmy w końcu pozyskali te zdolności produkcji czołgów, nie tylko ich składania, no to już warto byłoby się nad tym zastanawiać. Na koniec podziękuję wam za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania, opublikuj, poleć, pokaż znajomym ten materiał. Inne materiały zaglądaj na kartę społeczności. Dziękuję za wsparcie. Zapraszam do wsparcia. Spójrz na mojego X-a. Tam wrzucam materiały, które publikuję. Może będą pojawiać się też różne nitki. Podaję też dalej to, co mnie zaciekawiło, więc również zapraszam. A na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia ponownie.